Nie no, mówię często tak w Ekstraklasie nie ma, nie? Jest bardzo, bardzo fajnie. Mega. Obyśmy zaprezentowali na wojsku poziom Ekstraklasy. Oby dobry mecz. Tak. Tak, mówisz, że Kamil zawsze przygrywa losowanie? Tak, no. Nie pomaga. Ale Kamiga to wygrywamy. Czy Kamil zawsze przygrywa losowanie? Była dyskusja, czy gramy pierwszą połowę pod słońce, czy drugą. I chłopcy zawsze przegrywa. Bierzemy piłkę, bo nie oddajemy. Wiele uwaga, dobra? Też, żebyś nie był tak, żeby się p***a cały czas w rolingu, chcę, żeby trochę trakował. Idziemy mocno. Ale niech nas czują na plecach, nie? To skoków jeden na jeden, wypchnięciu, niech nas czują. To wygramy! Wiadomo, że drużyna Pogoni jest bardzo silną ekipą i nie mogliśmy sobie pozwolić na otwartą grę i też większość czasu graliśmy w fazie obrony niskiej. Też wiadomo, że w lidze gramy troszeczkę inaczej, też częściej dominujemy, ale ranga przeciwnika i jego jakość spowodowała, że musieliśmy na ten mecz obrać taki, a nie inny plan. Na pewno takiej huśtawki emocji, jaka dzisiaj była, już nie doświadczę chyba nigdy w życiu. Jeżeli ktoś by przed meczem mi powiedział, że taki będzie scenariusz tego meczu, to brałbym go w ciemno. Na pewno chciałem pogratulować moim zawodnikom bardzo dobrej postawy, że wznieśli się niektórzy naprawdę na swoje wyżyny i zagrali świetny mecz. Bardzo się cieszę również z tego, że nasza młodzież, bo zaczęliśmy tak jakby z 6 młodzieżowcami w pierwszym składzie, miała okazję doświadczyć poziomu ekstraklasowego.